Baśnie i legendy polskie. Żółta ciżemka. Dawno, dawno temu w maleńkiej wiosce niedaleko Krakowa mieszkał mały chłopiec. Był on pastuszkiem, ale bardzo lubił rzeźbić w drewnie. Umiał wyczarować każde zwierzę, postać człowieka i inne cuda. Niestety jego ojciec wciąż się na niego gniewał, ponieważ chłopiec, pochłonięty rzeźbieniem, nie umiał pilnować krowy. Pewnego razu krowa weszła na pole sąsiada i zniszczyła jego zboże. Chłopiec bał się, że ojciec znów będzie się gniewał, postanowił więc wyruszyć w świat. Wędrował i wędrował, aż w końcu ujrzał mury miasta. Okazało się, że doszedł do Krakowa. Kręcił się bez celu po uliczkach, aż trafił do kościoła Mariackiego. Ujrzał tam mistrza Wita Stwosza, który pracował nad ołtarzem. Chłopiec patrzył zafascynowany nad jego pracą, marząc, że kiedyś sam zostanie sławnym rzeźbiarzem. Mistrz, widząc, że chłopak ma niezwykły talent, przyjął go na swego ucznia. Wkrótce chłopiec mógł sam rzeźbić figury do ołtarza. A kiedy pracował nad postacią Kazimierza, jego Jagiellończyka, kościół odwiedził sam król. W dowód uznania podarował chłopcu żółte ciżemki, buty noszone w tamtych czasach przez mieszczan. Chłopiec dumny z daru od samego króla Kazimierza, Jagiellończyka, założył nowe ciżemki na uroczystość odsłonięcia ołtarza. W ostatniej chwili mistrz zauważył jednak, że na jednej z figur brakuje jakiegoś elementu. Poprosił chłopca, by ten wspiął się na wysoką rzeźbę i dokonał poprawy. Chłopiec szybko wykonał polecenie, jednak podczas pracy zawadził trzewiczkiem o wystającą deskę. But zsunął się z jego stopy i spadł za ołtarz. Dopiero po kilkuset latach, gdy odnawiano ołtarz mariacki, odnaleziono żółtą ciżemkę pokrytą grubą warstwą kurzu. I wtedy powstała legenda o uzdolnionym chłopcu i jego żółtej ciżemce. Koniec.